poszczególnych dziedzinach, o których była mowa w pierwszej debacie, można było prognozować, ile wytrzyma w tym ringu i czy padnie na deski przed czasem, czy jednak to dotrwa do ostatniej rundy. Myślę, że to by wyglądało trochę inaczej, ale zacznę się od jednej ciekawostki, bo tutaj wspomniałeś, że to, no wiadomo, powiedzmy nie polityk, jakiś tam film przez granicę establishmentu, chociaż od 50 lat, czy 40 funkcjonujący wśród establishmentu, prawda, i robiący wielkie pieniądze, kręca się wśród polityków, etc., czyli Donald Trump, kontra pierwsza kobieta, która ma szansę na prezydenturę, czyli Hillary Clinton. Ale tam było jeszcze inne ciekawostki, bo sam prowadzący Lester Holt był bardzo ciekawy dziennikarz z NBC, czarnoskóry. Pierwszy raz debatę prezydencką w roku 1992 prowadziła osoba czarnoskóra. W dodatku zadeklarowany republikanin, choć tam to lekceważy, powiedział, że tacy republikanie to wszyscy są demokratami, tam, prawda, ja to jestem jedyny właściwy, i tam ci, którzy tu na mnie głosują. A teraz wracając do samej debaty. Otóż prawda jest taka, że wszyscy się spodziewali, że to będzie trampolina, która spowoduje, że Trump zmiażdży Hillary Clinton. Dlaczego? Dlatego, że Hillary Clinton, wiadomo, ale jest politycznymi argumentami, nie mówi o niezwyczajach. Na razie mówi o merytoryce. Mówi o tym, że wygrywał swoją ekspresję i tak dalej. On jest celebrytą, miał programy telewizyjne, prawda, etc., etc., wiązał konkurs Miss America, Miss Universe, też chyba. Wyświetlił się przed kamerami telewizyjnymi. Hillary Clinton jest raczej człowiekiem, nie ma charyzmy swojego męża Billa Clintona, nie ma również takiego 3 października, talentu do wiecowania z nie tylko z wyborcami, ale i z telewizjami, jak Bill Clinton. To był jeden z najlepszych pod tym względem polityków w ostatnich studiach w Stanach Zjednoczonych. No jest, mówiąc prosto, sztywny politykiem. I to radził i Obama, żeby nie próbował grać, że tutaj nagle jest jakimś rozakiem i tak dalej. Bo on sam radził prezydent swojej byłej szefowej dyplomacji. No i co się okazało? No okazało się to, że po pierwsze Bill Clinton wcale tak sztywno nie wypada. Kilka razy miała nawet takie, jak na nią zaskakująco luźne bonmoty. Trump rzeczywiście w życiu swojego, że to będzie wulkan energii, w którym w pewnym momencie będzie nie do opanowania. Poza kilkoma rzeczami, kiedy rzeczywiście przerywał impertynencko Clinton, co część widzów mogła uznać za niegrzeczność. Trzymał wodę na... Natomiast jeśli już chodzi o merytorykę, no to mieliśmy przepaść. Mieliśmy racjonalnego polityka, Hillary Clinton, i mieliśmy człowieka, który może potrafić wiedzieć wszystko, nawet zaprzeczając swoim wcześniejszym słowom, kiedy tak został wielokrotnie złapany. Na przykład tam były dwie takie rzeczy związane z jego wypowiedziami. Pierwsza to jest, że nigdy nie zbierał wojny w Iraku, znaczy inwazji w 2003 roku w Iraku. No, jest jednak wywiad radiowy, który to mówił. Natomiast oczywiście, jak to wrócił Trump? No może i to powiedziałem, ale właśnie Szonowi Hanickiemu, któremu to wiele projektu prywatnym, wiem, że byłem przeciw. No i tak dalej. No w ogóle kto to wie, co ja miałam na myśli, jak mówiłam. Jak mówił o tym, że trzeba walczyć, bo był też problem dostępu do broni, prawda, to, że na przykład świetną polityką w akurat Nowym Jorku, bo to moje miasto, prawda, było to, że właśnie taką zasadę to to polega. Stany Zjednoczone nie można de facto nikogo zatrzymać, no żeby go skontrolować, jeśli nie ma ciężka było tam opowiadanie, jest tam policja tutaj, taka była ulica, ludzi na ulicach, taka była ulica od Polin do Placu Bankowego. No i oczywiście, na co nie wpuszczali, to jest raz, ale bezczelnie wypraszali też innych ludzi, bo to tylko po znajomości nawet nie było zaproszeń. Otóż został uznany jako dlatego, że zawiera sobie tam na górze taką kapliczkę pokoi po lewej stronie na kupieńce i tam też są gwiazdy. To więc dlatego tutaj ksiądz ryzyk mówi, ale teraz no niestety akurat naszego regionu, ten rząd to jest u władzy, no. Znaczy kompletnie Trump lekceważył NATO. A zresztą wiecie Państwo, po co te gwiazdy żydowskie komu potrzebne, skoro Trumpa, wiara jest duchowa, a Bóg cielesny naród dawno wrócił do żydowskich. O czym pogadać? Mówią o tym, cytuję teraz, że NATO nad tym się zbytnio nie zastanawiałem. Ale właśnie o tym mówią, że dyskwalifikują politykę, mimo że oni się podejrzewam, Józefa Szamockiego z Torunia 80 milionów do sprawdzania, powiedział, że Stany
Zjednoczone utrzymują sojusz 70-paru procent, gdzie tak naprawdę utrzymują go w 22%. Także można się zastanawiać, czy 22% to dużo czy mało, ale to jest różnica, powiedział 70%. Bo Kasia Michalski aż galery też źle mówią. Ja wiecie, że to liczba jest tak, jak jest, że mówią, jest co jest i teraz. Tak samo doktor Sumińska mówiła, tu jest tu i teraz. Wibracje świńskie, ogrze leniwe, żeby zgubać dziecko niepełnosprawne, żeby zgubać zgodność, że kelnerzy mówią wszystkich, że nie zaproszeni, że nie zaproszeni. Ja to obrzydliwe, nawet bez uznań. Tu ona się wyprowadzi z Warszawy. Przepraszam bardzo, jeżeli ludzie na internecie alarmują, piszą, że obrzydliwe, że to nie jest sztuka, to jest coś odwrotnego. Polityczne działanie, polityczna działalność galerii, że najpierw postawiła linko, to tu się zleciało trochę, to trzeba było linię trzymać. Raz jest bogaciej, raz biedniej, ale trzeba linię było trzymać, bo tak to się wszystko wydało. Że to wcale nie było gościnne, to było tylko pod pretekstem, to było na pokaz, jak grusz pobielany jest na pokaz. Na przykład, że to artysty plastyka jest różnie. Jest i tak, jest bogaciej, biedniej, ale tam chodzi taka dziewczynka. Czarnobłosa, grubaczeczka z lampką wina. Jak ona się cieszy? Dlaczego by... Ale to było jedno ze zdań, które wywołało... Miała się nie cieszyć. No, chodzi. W domu artysty plastyka. To jest galeria standardowa, tam jest 6 galerii, czy ile. Bardzo dużo jest galerii, bardzo dużo wernisaży i bardzo dużo się dzieje, rzeczy dobre. Trzymać się tego, to dobre. Natomiast dziadostwo, no nie ma racji bytu. Ludzie lubią się dzielić. To jest diable. A jak się Hitler tu pojawił, też dzielić. A to też rasa niemiecka, nordycka, czysta, najczystsza. No to po co do tego dopuszczać my nam? Czy nie lepiej, że my jesteśmy równi, tak jak no może i oszusty stycznie na Facebooku, tutaj się reklamują oszusty stycznie, bo zresztą i Facebook, proszę Państwa, zwiększa oglądalność. Tylko nie wiem, czy dla dobra sprawy. To jest taka fajna, specyficzna gra przed tego rodzaju debatami. Wygrywa się niekoniecznie wygrywając debatę, tylko wygrywając oczekiwania. I była olbrzymia presja położona na Hillary Clinton, że ona musi, biorąc pod uwagę jeszcze zapalenie płuci i to, że było powątpiewanie, czy jest, czy nie jest w stanie wytrzymać, ona musiała na każdym kroku udowadniać, że się zna lepiej, że jest lepsza, że potrafi zdominować dyskusję, że potrafi sobie poradzić z Donaldem Trumpem, bo jakby esencją kampanii Donalda Trumpa jest taki, że ja wygrywam, ja jestem ten lepszy. Majoruje rywali generalnie, prawda? Nawet jeśli padają wzdury. Tutaj Hillary Clinton była 15 minut na narożniku, później udało jej się przyjść do kontraktu, jak uważam, Indian, że jednak to jest na plus dla nich, co mogę powiedzieć po przerwie w rozwinę. Ja nie mam przerwy, są informacje, na które za chwilkę Państwa zaproszę. Nie będziemy coraz bardziej widać popołudnie radia TVN. Zachowanie, atmosfera modlitwy, coraz mniej jest rozmów w kościele. Wieczór, cieszymy radia, się tym, fan. Że podniósł się ten poziom. Wieczory, widać wielu ludzi modlących się i za to bardzo dziękuję. Jednak dzieci? Bardzo potem prosimy do rozmowy wszystkich prawących przybyć do nas, zwłaszcza w grupach, o wcześniejsze zgłaszanie grup przybywających do naszego sanktuarium. Również prosimy tych, którzy chcieliby skorzystać ze stołówki akademickiej, a jedzenie jest bardzo przystępne, tylko domowe jedzenie. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie tych grup. System praktyczny. Po prostu to nie jest jakaś restauracja, która pracuje cały dzień. Potrzeba ludzi do tego. I z tym zgodem praktycznym prosimy o zgłaszanie wcześniej. I podobno na miarę telefon sanktuaryjny komórkowy 693.
168. Pani magister, chciałabym olej z wątroby rekina. Który jest najlepszy? Polecam suplement diety Preventi. Dobrze, z tym, że ostatnio miałam 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventi, edycja specjalna, dzięki podwójnej dawce 500 mg odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventi jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Widzi pani, kapsułka kapsułce nierówna. Ten Preventi ma dwa razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Nigdy tak nie porównywałam. Poproszę Preventi. Preventi, podwójna dawka oleju plus czosnek. Czy wiesz, co łączy Mazury, morze, góry i miasto? To proste. Trawa i krzewy. Większość z nas nie spodziewa się w nich kleszczy. Tymczasem nawet miejski park no Polska słynie z Jana Pawła, to przecież też to bardzo czegoś. Za Polska słynie, prawda, akurat. Możesz się jej ustrzec, wykonując szczepienie ochronne. To jedyny pewny sposób na KZL. A potem bezpiecznie ruszaj w świat i ciesz się życiem. Więcej na szczepklesz.pl. Organizator kampanii społecznej. Radio Tok FM, Eurokończyk, Barbie Baby Dance. Urządzasz się i szukasz dobrych okazji.